Dzień dobry, moi drodzy. Gwatemala, dzień drugi. Tak wygląda moja drewniana chatka za dnia. Tutaj małe mobilne centrum dowodzenia. Taki mam widok z okna. I zaraz idziemy zobaczyć, jak ten hostel wygląda za dnia. Przyjeżdżanie w nowe miejsca po nocy ma ten plus, że później się człowiek bardzo często miło zaskakuje. Zaraz po przebudzeniu się. Tutaj zobaczcie, mamy jakieś dosyć ciekawe kwiaty. Teraz idziemy sobie dalej i zobaczcie, jaki mamy widoczek przed sobą. Są i wulkany, troszeczkę mniej chmur niż wczoraj. I zobaczcie od razu, jak ten port żyje w porównaniu do tego, co było wczoraj wieczorem, gdzie tutaj pies z kulawą nogą nawet się nie pojawił. Tak wygląda hostel od frontu, bardzo dużo zieleni, dużo kwiatów. Całkiem przyjemnie mi się spało, pomimo takich dosyć surowych warunków. Wszędzie oczywiście walają się już plecaki podróżników, którzy dzisiaj się zawijają z tego hostelu. Tutaj jest jakiś taki pokój do telewizji, do grania i tak dalej. Też wszędzie pochowane plecaki. Tak wygląda moje śniadanie z widokiem na wulkan, a nawet dwa wulkany. Cała ta przyjemność kosztowała 20 zł. Plan jest teraz taki, żeby zjeść i spróbować wypożyczyć tego stand-up paddleboarda, bo chciałem spróbować na tym zawsze popływać. Tylko nie wiem, czy przypadkiem nie jest troszeczkę za bardzo wiecznie, bo są takie małe fale, ale no cóż, warto spróbować. Jeśli chodzi o sam hostel, to jest naprawdę spoko. Jest okupowany przez praktycznie samych Francuzów. Wczoraj wieczorem sobie z nimi wyskoczyłem na jakiś obiad i na jakieś winko. Jeżeli chodzi o nockę, to też było spoko, aczkolwiek do trzeciej pracowałem, a jak się położyłem spać, to zaczęło trochę mocniej wiać i z drzewa, które było nad moim dachem, co chwilę spadały jakieś owoce, więc co jakiś czas się budziłem. W nocy nie było też nawet jakoś bardzo zimno, mam wrażenie, że w Pana Hotel było dużo chłodniej. Co? I tyle. Śniadanie. Jezu, uławiłem się też. Przerzuciłem się na chwilę na telefon, bo samego stand-up paddleboarda nie będę wam miał jak nagrać, bo nie mam mocowania na GoPro, które zapewni mnie, że ono mi nie spadnie do wody. Zobaczcie, tutaj łódka w ogóle na kamieniach leży, tak jakby się rozbiła tutaj o te kamienie, bo tak dosyć nietypowo tam widzę, że kadłub jest trochę dziurawy. Tutaj mamy dwa pieseły, a wyżej jakie ładne, kolorowe, kwitnące drzewo. Ale super to wygląda, co? Tutaj takie żółte, a tutaj takie fioletowe. Mam wrażenie, że troszeczkę chmury pouciekały i te wulkany są bardziej widoczne. Ale słuchajcie, zobaczcie, jaki tu jest wypas. Chatka taka mała z łóżkiem, centralnie nad samym jeziorem, otoczona oknami. Zajebiste. Przed chwilą widzieliśmy chatkę na typowy Instagram accommodation goals, a teraz mamy Instagram couple goals. Ring the bell. Facet powiedział, że trochę za mocno wieje wiatr i są za duże fale i no mógłby mi to wypożyczyć, ale prawdopodobnie nic ciekawego nie uzyskam z tego i będę niezadowolony. No i oprócz tego to już jest kolejna osoba, która mi powiedziała, żeby tutaj w tej okolicy nie chodzić sobie na żadne hajki samotnie, ponieważ no w hostelu mi dzisiaj powiedzieli, że lepiej zebrać jakąś ekipę, tylko że wszyscy praktycznie dzisiaj wyjeżdżają za chwilę, ponieważ w ciągu ostatnich 2 tygodni bardzo dużo osób było napadanych na tych szlagach i po prostu okradanych, więc wydaje mi się, że nie ma sensu ryzykować. No i teraz za bardzo nie wiem, co robić, bo niby mógłbym się tutaj jeszcze chwilę pokręcić. Kurde, zobaczcie widok, po prostu sztosik. Mógłbym się tutaj jeszcze chwilę pokręcić. Może przejdziemy się do jakiejś okolicznej wioski bez zapuszczenia się w jakieś dżungle.
a później popłyniemy po prostu do jakiejś kolejnej wioski, bo nie widzę sensu zostawać tutaj na noc tylko po to, żeby sobie popływać na tej desce jutro rano. O ile byłbym w ogóle w stanie wstać o 6. Wymyśliłem, co następuje. Cofnąłem się do hotelu, żeby wziąć aparat i zmienić buty i pójdziemy się przejść do jednej z tych wiosek, gdzie podobno trasa tej wioski jest całkiem obfita w ładne widoczki, ale najpierw pójdę się dowiedzieć, ile kosztuje wynajęcie tej chatki, tak z czystej ciekawości. No dobra, zgadujcie, ile kosztuje noc w tym przybytku. Dam wam 5 sekund na zastanowienie się. Nie wiem, choć się domyślam. 400 kecali za noc, czyli 200 zł, ale jeżeli chcielibyście się tutaj przekimać, to możecie zrobić rezerwację na przyszły rok, bo na ten już nie ma żadnych wolnych miejsc. To jest biznes, co? Ile kosztuje zbudowania takiej chatki? Podejrzewam, że grosze i to się zwraca pewnie po 2 tygodniach, czy może i miesiącu od zaczęcia rezerwacji w tym miejscu. Musiałem to zrobić. Dotarłem do znaku, który mówi Hai Balito i to jest nazwa tej miejscowości, do której chcemy się teraz udać. W ciekawych czasach żyjemy, co? No nie no, widoki to są tutaj naprawdę zajebiste. Tutaj jaka ciekawostka. Dom do wynajęcia, nie ma numeru telefonu, tylko poinformuj rodzinę Tion. Więc trzeba byłoby teraz chodzić tutaj po tej wiosce i się pytać, kto to jest rodzina Tion. Podejrzewam, że to jest może jeden z tych budynków. Wyobraźcie sobie, jak tutaj się musi ciężko dostarczać materiały do budowy. Tutaj ktoś remontuje jakiś budynek. Tutaj, jak widać, dosyć dużo się dzieje, więc podejrzewam, że za jakiś czas tutaj wszystko Amerykanie prawdopodobnie, bo tu bardzo dużo Amerykanów, powykupuje to nabrzeże i się pobuduje ze swoimi domkami i hotelami. Ja to się w ogóle nie mogę wyzbyć tego uczucia, że trzeba zobaczyć ten świat jak najszybciej, w sensie nie zwlekać ze zwiedzaniem tego świata, ponieważ za jakiś czas będzie on już zupełnie inny niż był kiedyś. To jest w sumie całkiem logiczne, ale zmierzam tutaj do tego, że pomiędzy teraz Stanami a Gwatemalą byłem na kilka dni w Mazunte, czyli w tej miejscowości, gdzie tam byłem z Gregiem i Dalią i te krokodyle widzieliśmy i tak dalej. No to kurde, po 3 czy 4 miesiącach tam wróciłem. Nie, 4 albo 5, nieważne. W każdym razie kolosalne zmiany nastąpiły w tym mieście. Bardzo dużo barów się pobudowało, bardzo dużo nowych hoteli i tak dalej. I naprawdę już powoli traci ten klimat takiego swojego małego miasteczka. Coś chciałem powiedzieć o tym, tak, że kwiatki ładne. Tego takiego małego, nadoceanicznego, meksykańskiego miasteczka i podejrzewam, że z czasem będzie tylko gorzej. No ale to też jest logiczne, infrastruktura się rozwija, turystyka się rozwija, ludzie chcą zarabiać więcej pieniędzy i tak dalej. Ale tak troszeczkę mnie to uderzyło, że dosłownie 3-4 miesiące i po prostu już ta główna ulica wyglądała zupełnie inaczej. I na przykład pamiętacie te dziewczyny, takie dwie Meksykańki, które robiły śniadania w tej takiej chatce drewnianej? No to już tam jest po prostu wszystko zabudowane. Ktoś tam postawił sobie dom, obok jest wielka betonowa ściana i nara. Jeszcze tak odnośnie tych wulkanów, to jest wulkano de Atitlan, to jest wulkano San Pedro. Ten San Pedro ma 3000 metrów nad poziomem morza. I taka ciekawostka, nie wiem jak dzisiaj, ale informacja sprzed 3 miesięcy, że zawieszone zostały wycieczki na ten wulkan. Nie można się tylko jakoś tam, wiadomo, samemu dostać. A zostały zawieszone z tego powodu, że po prostu zaczęły się masowe, nie chciałem powiedzieć porwania, masowe napady na turystów, nawet z przewodnikami, więc po prostu zdecydowali, że dla bezpieczeństwa zawieszą wszelką działalność turystyczną na terenie tych wulkanów i to jest informacja z lipca albo sierpnia, jak dobrze pamiętam. Nie wiem jak jest teraz, ale ja i tak nie zamierzam się na ten wulkan wybierać, ponieważ nie ukrywam, że jestem troszeczkę zmęczony tymi wszelkimi górskimi wyprawami po ostatnich szaleństwach w Stanach Zjednoczonych i postanowiłem, że jeżeli mam wejść na jakikolwiek wulkan w Gwatemali, to jeżeli wejdę, to będzie to Aketenango, chyba tak się nazywa, ale jeszcze nie wiem, muszę się troszeczkę więcej nad tym namyślić, ale naprawdę kurde, super pogoda jest, delikatny wiaterek. Te wulkany i to jezioro robią ogromne wrażenie. Dotarłem w końcu do tej miejscowości Hai Balito. Jest tutaj. Widoki są naprawdę bajeczne, no ale wioska jest centralnie po środku niczego. Wszędzie w tej okolicy bardzo podobne wzory. Można to interpretować pewnie właśnie jako oko Boga. To jako dwa wulkany.
Spoko, naprawdę mi się podobały takie klimaty. No i słuchajcie, wszedłem do wioski i od razu mnie zaczepiło trzech lokalnych pijaczków i chciało ode mnie pieniądze i bardzo mnie to wkurza, że też się tak wyrażę, ponieważ ludzie tutaj mają tendencję do tego, że do ciebie podchodzą i zaczynają cię dotykać. Wiesz, na zasadzie masz jakieś kecale i tak dalej, ja się od razu robię troszeczkę taki agresywny, jak widzę, że ktoś narusza tą moją taką strefę komfortu, więc to jest zdecydowanie jedna z tych rzeczy, które mi się tutaj nie do końca podobają. Tam albo jest jakaś fiesta, albo zażynają właśnie jakiegoś dzieciaka, są też murale, a sama wioska wygląda tak. Ale zobaczcie, jest tutaj naprawdę bardzo kolorowo. Jest też sporo murali, bardzo dużo muzyki, każdy sklep gra swoją muzykę z głośników. Turystów chyba też za wielu nie ma, ale na przykład dzieciaki tylko do mnie podeszły i spytały, gdzie idę. I tyle. Nie chciały wiedzieć, skąd jestem, a nic, tylko było takie, gdzie idziesz, nie wiem, dobra, nara. Mamy tutaj jakąś restauracyjkę centralnie nad jeziorem. Zaraz sobie z ciekawości zobaczymy, jakie są ceny, bo w sumie bym coś przekąsił, bo tylko małe śniadanko dzisiaj jadłem rano. O, jest tutaj instagramowo. Nie ma co. Tak wygląda menu. 30 zł za kanapkę. W sumie to jakoś taki bardzo głodny nie jestem. Ale widok jest przedni. Zobaczcie, jak te biedne dzieciaki zasuwają z tymi prętami. Naraz się dowiemy, czy mogę sobie wrócić łódką do Santa Cruz. Teraz już wiem, co to są te La Lancha. La Lancha to jest właśnie ta łódka, która lata dookoła tego jeziorka i wozi ludzi. No i facet powiedział mi, że muszę poczekać tak z 10 minut. Pewnie przypłynie jedna, która mnie zabierze do Santa Cruz, bo w sumie to nie chce mi się wracać tą samą trasą. Robiłem timelapse'a, to podszedł do mnie jeden z tych chłopaków, co nosili te pręty, no i tak zagaduje, że skąd ja jestem, co ja tutaj robię, czy może przypadkiem nie chce iść zobaczyć jakichś wodospadów. I tak tłumaczył mi, bo na początku zapomniałem, jak jest wodospad po hiszpańsku, więc mi tłumaczy, że woda spada z góry. No i mówię mu, że nie chce, to on w takim razie, że mnie może pouczyć hiszpańskiego. Mówię, dobra, no to skoro nie przychodzi i nie mówi do mnie, daj mi pieniądze, tylko chce w jakiś sposób je zarobić, tym bardziej, że widziałem, że chwilę wcześniej nosił te pręty, to okej. No i tam sobie pogadaliśmy z 5-6 minut, no i przyjechała ta łódka, on tam od razu pobiegł, mówi, dobra, to ja powiem, żeby nie odpływali. Poleciał do tej łodzi, no i tam każe typowi czekać. No i kurde, mówię, okej, dobra, dam mu 5 kecali, tam 2,50, no bo w sumie zarobił sobie je, tak? No i podchodzimy do tej łódki, on mówi, łódka kosztuje 20 kecali. Mówię, ale przed sekundą mówi, że kosztuje 10. No okej, to niech będzie 10. No i pobiegł sobie dalej, wziął tą piątkę i pobiegł dalej. Co mi się bardzo nie spodobało, bo naprawdę miałem taki odruch, że okej, fajny, uczciwy chłopak, chce sobie w jakiś sposób zarobić te pieniądze, to mu chociaż dam te 5 kecali, a chwilę później próbował mnie zrobić, za przeproszeniem, z tą łódką. No po prostu nie lubię takich akcji. Dobra, słuchajcie, co sobie wymyśliłem. Zostanę tutaj jeszcze jedną noc, spróbuję zrobić o zachodzie słońca to pływanie. Jutro rano pojedziemy sobie do San Marcos na kilka godzin, to jest podobno taka mega hipisowska i dosyć droga miejscowość. Później popłyniemy sobie do Santiago Atitlán, czyli tej takiej bardzo lokalnej miejscówki, po to, żeby na noc zostać w San Juan. Zostaniemy tutaj na noc, następnego dnia się pokręcimy po okolicy w ciągu dnia, tak żeby na wieczór dojechać na Panajachel, dlatego że to będzie środa wieczór, a chciałbym w czwartek rano pojechać do tego największego marketu Chichicastenango, bo on jest tylko dwa razy w tygodniu. Widzicie? Zamieniam się w dorosłego, odpowiedzialnego podróżnika, który w jakikolwiek sposób planuje swoje wyprawy. A tak serio pomyślałem, że kurde, jeżeli to jest największy market Ameryki Centralnej podobny, a na pewno największy w Gwatemali, no to fajnie byłoby go odwiedzić w ten czwartek, bo szkoda było po prostu przejechać przez Gwatemalę bez zobaczenia tego, co ma on do zaoferowania, więc postanowiłem dostosować swoje plany pod to, żeby się tam wyrobić. I jak dobrze pójdzie, to może jeszcze w środę uda mi się kupić magnesa od tej pani i wysłać je jakoś do Polski. Wtedy to byłoby już w ogóle idealnie. Tak więc jak widzicie, wróciłem do siebie na chatę znowu. Myślę, że teraz sobie odpocznę tak z pół godzinki, a później spróbujemy jeszcze raz przeatakować to pływanie.
Niestety, moi drodzy, to było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga, bo zerwał się wiatr przed zachodem słońca, zaczęła się burza, która swoją drogą była naprawdę zajebista. O, zresztą widzicie, jak się błyska tam z tyłu. Zobaczcie, jaką fajną fotę udało mi się wstrzelić na Instagram. I co? I chyba tyle. Wiem, że taki dzisiaj vlog niezbyt obfity w wydarzenia, no ale cóż, tak to bywa często w podróży. Widzimy się jutro. Na razie, trzymajcie się, cześć.